Witam serdecznie. Anna Kalinowicz, Sporty Walki. Jesteśmy w Łodzi podczas jubileuszowej gali Ladies Fight Night. Jest z nami Katarzyna. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Wygrana, dużo pracy pokazałaś dzisiaj w ringu. Trzy razy twoja rywalka była przez ciebie przyduszona, powiedzmy. Natomiast no, odniosłaś sukces, jednogłośna decyzja sędziów. Czy od początku miałaś taką taktykę, czy od początku miałaś taki plan? Taktykę na wygraną? Tak, taktykę na walkę. Taktyki na walkę typowej nie było, bo jak już pewnie wiadomo, w ostatniej chwili się pięć dni przed galą ta przeciwniczka, z którą walczyłam, wzięła tą walkę, ale to też nie było tak, że ona jest z przypadku, bo tydzień wcześniej miała się bić na innej gali, więc ona była przygotowana do walki. A tak, to naprawdę bardzo dużo przeciwniczek się przewijało wcześniej. Kilka przyjęło tą walkę, po czym po tygodniu, po dwóch, początkowo nawet po miesiącu rezygnowały z tej walki. Czyli budzisz respekt? Nie wiem, o co chodziło. Jeżeli nawet budzę respekt, to nie rozumiem takiego w ogóle przyjmowania tej walki, sensu. Bo generalnie no, ja się nie dziwię, jeżeli teraz przeciwniczki nie chciały wziąć walki na ten tydzień, na dwa tygodnie przed, bo to jest krótki okres i nie ma co się dziwić, jeżeli nie były. Trzeba być w tym trybie treningowym. Ale nie rozumiem takiego zachowania, jeżeli przeciwniczka na półtora miesiąca przed przyjmuje walkę, po czym po trzech tygodniach, po miesiącu rezygnuje z tego. No, to jest naprawdę coś nie tak. No czasem też tak bywa, że rywalki w jakiś sposób przyjmują pojedynki, umówmy się, Ladies Fight Night jest dość typową federacją, dość wyjątkową federacją, jeżeli chodzi o rynek polski i zarówno europejski, ponieważ rzesza tylko same kobiety, tak? Więc sam fakt tego, że można zaistnieć przy tej federacji, jest już czymś ważnym dla zawodniczek, tak? Więc może, natomiast no ciebie wiadomo, jako sportsmenkę, jako fighterkę, tak? Deprymuje na pewno ten fakt, że jednak pomimo twoich przygotowań i tak dalej, w ostatniej chwili ty dowiadujesz się, że ktoś tej walki nie chce odbyć, tak? Czy były podawane jakieś argumenty, z jakiego tytułu twoja przeciwniczka nie chce stawić się na ten pojedynek? Z tego, co mi wiadomo, to nie było żadnych powodów wycofania się z walki. Początkowo miała być to na przykład Rosjanka. Było już wszystko dogadane i z nią, i z jej trenerem. Miała też być druga Rosjanka, przeciwniczka Izy. Nagle, gdy Grzesiu z Ladies, matchmaker, wysłał im umowy wstępne, nagle było z nimi zero kontaktu. Zarówno z nią, jak i właśnie z jej trenerem, także no, nie było żadnych powodów. Późniejsze przeciwniczki, ja już nawet się nie dowiadywałam, jakie to są powody, ja już po prostu czekałam na kolejne nazwisko, bo jakoś nie za bardzo mnie to interesowało, jakie są powody. Miałyśmy okazję się też spotkać podczas obozu, tak, Piękna i Bestia. Z Marcinem Różalskim i z Iwoną Guzowską. Powiedz mi, czy ten obóz wniósł coś do twojego życia? Wyciągnęłaś z niego jakieś nauki, lekcje? Pewnie, że tak. Ja super wspominam ten obóz. Jest to dla mnie świetne doświadczenie. Każdy obóz organizowany przez Ladies Fight Night coś wnosi. Myślę, że nie tylko mi, tylko każdej z nas, każdej dziewczyny z Elephant Team. Poza tym cennym doświadczeniem, my cieszymy się bardzo z tego, że możemy znowu się spotkać z dziewczynami, bardzo się z nimi zżyłyśmy i czekamy tylko na te obozy, bo jest świetna atmosfera. Mam takie subiektywne odczucie, że Ladies Fight Night mimo wszystko, jeżeli chodzi o ten opiekun, jeżeli chodzi o dbanie o was jako zawodniczki, no stanowi, jest na wysokim poziomie i dość dużo wam daje od siebie też, tak? No tak, no my mamy praktycznie wszystko to, o czym można byłoby pomarzyć, żeby mieć na takim obozie, a jeżeli czegoś brakuje, to każda z nas ma prawo o tym powiedzieć i na następnym obozie praktycznie już to jest, o czym mówiłyśmy, także nie mamy na co narzekać, na pewno.
A wracając chwilowo jeszcze do twojej walki. Jesteś już po kilku wywiadach, zdążyłaś już troszeczkę ochłonąć. Powiedz mi, co według ciebie, wiadomo, wygrana wygraną, natomiast no, dużo pracy ciebie kosztowała, w szczególności trzecia runda, tak? Gdzieś tam słyszałaś komunikaty z narożnika, czy one do ciebie docierały i co zbudowało no, ten sukces, tą swego rodzaju wygraną? No ja cały czas słyszałam te podpowiedzi z mojego narożnika. O ile mogłam, tyle się słuchałam tych podpowiedzi, no tyle, ile przeciwniczka mi pozwalała, tyle robiłam. Też za bardzo nie mogłam się pod nią przygotować, wiadomo, bo to było kilka dni. Przeciwniczka też była mańkutem, co troszeczkę utrudniło sprawę. Nigdy nie walczyłam z kimś z odwrotnej pozycji. Ale z drugiej strony też jest kilka fajnych kombinacji, które przerobiliśmy typowo na mańkuta, które wykorzystywałam w miarę możliwości. Jakie odczuwasz różnice teraz z perspektywy czasu w momencie, kiedy miałaś okazję właśnie zawalczyć z tej odwrotnej pozycji? Czy uważasz to za swego rodzaju lekcję? Co dała ci ta walka z perspektywy przyszłości? Myślę, że nastawiałam się na troszeczkę inaczej. Myślałam, że będzie przeciwniczka troszeczkę bardziej niewygodna, a w żaden sposób mi nie przeszkadzała jej ta odwrotna pozycja. Jedyne co, to faktycznie my przez miesiąc wałkowaliśmy cały czas te same akcje pod wcześniejszą przeciwniczkę, która miała być. Pod tą przeciwniczkę zupełnie nie przydały się te akcje, które wcześniej robiliśmy. Właśnie między innymi przez to, że walczy w odwrotnej pozycji. Ale no, taki to już jest sport, tak, w MMA. Ja 3/4 moich walk miałam tak, że na ostatnią chwilę te przeciwniczki się zmieniały. Także no, trzeba być elastycznym i zmieniać nawet game plan w ostatniej chwili. My dziękujemy Tobie za emocje, dziękujemy Ci za to mega widowisko, które nam dostarczyłaś. Przyszedł moment na podziękowania. Komu dziękujemy? Dziękuję, bardzo się cieszę, że się podobało. Ja chciałabym podziękować oczywiście organizatorom Ladies Fight Night za możliwość wzięcia udziału w gali. Chciałabym podziękować Grzesiowi Chałubińskiemu oraz Pawłowi Kowalikowi, że odratowali tą sytuację, mogłam walczyć. Moim trenerom z giełdy Team Piła, Piotrkowi chciałabym podziękować, który również pomagał mi w przygotowaniach. Wszystkim, którzy przyjechali tutaj i z Piły, i z Poznania, żeby mi specjalnie dopingować. Oraz moim sponsorom, Pitbull West Coast ze wspaniałej ciuszki, Iron Horse Series, Pelas X, Termetal, kroplówka.pl. I żeby nikogo tutaj nie, pomóż mi jeszcze. Pelas. Chyba wszystko. Chyba już wszystko. No to super. A powiedz mi, jaki masz plan teraz na siebie, kiedy ciebie gdzieś zobaczymy? Czy już coś wiadomo, czy na razie to odbywa? Fight szczęka. To najważniejsze. Tak jest. Bez tego się nie obejdzie. Natomiast powiedz mi, czy masz już jakiś plan na siebie, czy będziemy ciebie gdzieś widzieć, czy masz już coś zakontraktowane w najbliższej przyszłości? Nie, na razie nie mam żadnych planów, także niczego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Wobec tego czekamy na newsy. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję ci za świetną walkę. Również dziękuję.